Witam serdecznie na kolejnej kartkówce dnia. Dziś odcinek numer 16. Zwroty codzienne związane z kuchnią, z jedzeniem, piciem i tak dalej. To wszystko może Wam się przydać w języku codziennym. Czyli ktoś na przykład tam podajemy komuś herbatkę i mówimy proszę o herbatę i dopytuje słodzisz? Zdanie numer 2. Nie lubię jeść na mieście. Zdanie numer 3. Gotujesz sam? W sensie gotujesz sam, czy na przykład jesz na mieście? Zdanie numer 4. Kuchnia domowa jest najzdrowsza. Zdanie numer 5. Chciałbym trochę przytyć, bo jestem za szczupły. I zdanie numer 6. Mamy dziś gości na obiedzie, tak? No, wszystkie te zdania będą dosyć trudne, bo większość z nich absolutnie nie będziemy tłumaczyć tak dosłownie. To są takie wersje polskie, tak jak my mówimy naturalnie. I rzecz jasna, Anglicy też mówią naturalnie, tylko zwykle ciut inaczej. No ale cóż, nie poddajemy się. Pamiętajcie, uczymy się przez błędy. Tak więc walczymy, bierzecie kartkę i długopis, próbujecie to w jakikolwiek sposób przetłumaczyć. Będzie 10-15 sekund przerwy w filmiku. Wypauzujecie, potem filmik ruszy. No i tradycyjnie podamy sobie prawdziwe wersje i omówimy co, jak i dlaczego. I oto prawidłowe wersje. Proszę herbatę, tak? Jak komuś coś dajemy, to mówimy he you are. No mówią zupełnie inaczej. Być może powiecie dziwacznie. Oni mówią tutaj ty jesteś, kiedy dajemy. O tym wszystkim mówiliśmy w lekcji o Everyday English. Nie pamiętam w której części, no ale podlinkuję wam pierwszą i tam powiedzmy drugą część w opisie. Resztę części szukajcie i uczcie się. Więc tutaj mógłbym powiedzieć he's your coffee. Czyli tutaj twoja kawa, oto kawa. Oczywiście można powiedzieć króciutko w języku codziennym, na przykład do kolegi, your coffee, proszę, twoja kawka. No i teraz pytanie, słodzisz? Zobaczcie, my możemy zrobić pytanie jednym słowem. Słodzisz? W języku angielskim jest to wykluczone. Bo żeby było pytanie, to musi być inwersja. A jak jest inwersja, to jest operator, jest osoba. A jak jest osoba, no to wiadomo, i orzeczenie i tak dalej. Jeszcze dopełnienie, czyli cukier. Czyli co mówią Anglicy? Anglicy mówią, czy ty bierzesz cukier? Do you take sugar? Tak się pyta właśnie, tak tłumaczymy nasze króciutkie pytanie, czy słodzisz? Nie lubię jeść na mieście. No my mówimy zupełnie inaczej. Także w tym zdaniu absolutnie nie będzie żadnego town czy city na miasto. I don't like eating out. Nie lubię jeść na zewnątrz. Bo jeść na zewnątrz, eat out, to właśnie znaczy jeść na mieście. Polike, jeżeli pada czasownik, dajemy końcówkę in najczęściej, choć zdarza się, że dają też to, czyli to eat out. Robiliśmy taką lekcję, kiedy jest ing, a kiedy to, czym się to różni, czy jest w ogóle jakaś różnica, link będzie w opisie i może pod koniec. Zdanie numer 3. Gotujesz sam? No znowu mamy takie króciutkie zdanie, dwa słowa. Uwaga, to trzeba tłumaczyć takim sposobem. Czy ty gotujesz zawsze, nie w tym momencie, czyli czas prosty, twoje własne posiłki? Niestety, zupełnie inaczej. Podejrzewam, że nie wpadliście na taką wersję. Jeżeli ktoś wpadł na taką wersję, jest naprawdę dobry, już czuje język. Ktoś powie, no ale co, nie można powiedzieć tak dosłownie, że gotować sam i tak dalej. Można, ale to jest jakby druga wersja. I wtedy powiemy, do you cook for yourself? To oczywiście pytanie, do you cook for yourself? Jeżeli ktoś zrobi, do you cook yourself? To uwaga, to będzie znaczyło, czy ty gotujesz siebie na obiad. Czyli nie wiem, tnie się na kawałki i się gotuje. Ktoś zapyta, a mogłoby być by yourself? No by yourself ma troszeczkę inne znaczenie. To wyszłoby, czy gotujesz sam. W sensie sam w kuchni. Wszyscy proszę wyjść, ja potrzebuję ciszy i spokój, ok? Robiliśmy taką lekcję, kiedy yourself, kiedy by yourself. To jest dość skomplikowane. Link wam wrzucę pod koniec i też w opisie. Kuchnia domowa jest najzdrowsza. No znowu powiedzą zupełnie inaczej. Tu nie ma żadnej kuchni, ani jako pomieszczenie kitchen. Nie chodzi też o słowo kuchnia jako te wszystkie przepisy i tak dalej, styl gotowania, czyli cuisine. Tu chodzi po prostu o posiłki. Jakie? Domowej roboty. Homemade meals. Być może w naszym zdaniu też tak mogłem powiedzieć, że posiłki domowej roboty. Ale my chyba mówimy najczęściej kuchnia domowa. Ci homemade meals are the healthiest. Najzdrowsze. Stopniowanie. Healthy, healthier, the healthiest. Zdanie numer 5. Chciałbym trochę przytyć, bo jestem za szczupły. Chciałbym, to jest zwrot I would like to. Taka ładniejsza wersja od I want to, czyli chcę. I would like to. Robiliśmy taką lekcję want i would like to. Link będzie w opisie.
przytyć. Anglicy mówią zupełnie inaczej. Oni kładą na wadze. Put on weight. Put on weight to znaczy przytyć. No ale tu jeszcze dojdzie, że trochę przytyć, to poddamy jeszcze some. I would like to put on some weight. Bo jestem za szczupły. Because I am too thin. Too za to jest too pisane przez dwa o. I'm too thin. I zdanie numer 6. Mamy dziś gości na obiedzie. No my tak mówimy, tak? Myślę, że to z góry już brzmi jakoś tak dosyć dziwnie po polsku i wiadomo, że tak nie będziemy tłumaczyć na język angielski. We've got guests. To jest akurat dosłownie we've got guests. Tylko to dziś na obiedzie trzeba powiedzieć przychodzących dziś na obiad. Tu akurat jest tonight, że wieczorkiem. No bo Anglicy jedzą obiad powiedzmy wieczorkiem. A robiłem taki filmik o nocy, kiedy night, tonight i tak dalej. I tam już tłumaczyliśmy, że tonight jest w nocy, ale też dziś wieczorem i wcale nie musi być ciemno. Obejrzyjcie tam ten filmik, tam było dużo ważnych zwrotów, link będzie też w opisie, może jeszcze pod koniec, jak będzie miejsce. Czyli we've got some guests coming, przychodzących. I teraz for dinner czy to dinner? Teoretycznie obydwa, ale jest różnica. Robiliśmy lekcję, kiedy for, a kiedy to. Link też będzie w opisie i może pod koniec, jeśli będzie miejsce. Ok, dzięki. Podzielcie się w komentarzu, jak wam poszło.